z funkcją, którą powierzył im pan premier Mateusz Morawiecki, pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań wojennych, podejmujemy szereg działań w ciągu ubiegłych tygodni. Staraliśmy się umiędzynarodawiać sprawę odszkodowań wojennych, reparacji wojennych dla Polski i dzisiaj chcę państwa poinformować o kolejnej inicjatywie. Otóż, drodzy państwo, w dniu dzisiejszym zwracam się do sekretarz generalnej Rady Europy, pani Marii Pejczynowicz-Burić oraz Komitetu Ministrów Rady Europy z prośbą o nawiązanie współpracy przy kwestii uzyskania odszkodowań wojennych od Niemiec poniesionych w wyniku II wojny światowej. Otóż, drodzy państwo, jak państwo oczywiście wiecie, Polska w wyniku II wojny światowej poniosła największe proporcjonalnie straty demograficzne, straty materialne. Do dnia dzisiejszego państwo niemieckie nie poczuwa się do odpowiedzialności, ażeby te straty Polsce wyrównać. Pomimo wysłania noty dyplomatycznej 3 października, pomimo wielu apeli ze strony najwyższych przedstawicieli państwa polskiego do państwa niemieckiego, nie widzimy chęci ani akceptacji podjęcia rozmów w tej sprawie. Chcę podkreślić, że odbyłem wizytę w Berlinie, gdzie miałem możliwość spotkania się z moimi odpowiednikami, wiceministrami spraw zagranicznych Niemiec, Andreasem Michalisem oraz panią wiceminister Anną Lirman, i również tę kwestię w sposób jednoznaczny podniosłem. Poprosiłem przedstawicieli rządu Niemiec o odpowiedź na notę dyplomatyczną, jednak nie uzyskałem odpowiedzi w tej sprawie. Nie mam też informacji, czy ta odpowiedź wpłynie, czy też nie wpłynie. W związku z powyższym, drodzy państwo, my podejmujemy konsekwentnie działania, których celem jest umiędzynarodowienie problematyki odszkodowań wojennych dla Polski, ponieważ ta problematyka dotyczy szeroko pojętych praw człowieka, praworządności, a także przestrzegania prawa międzynarodowego. Chcę podkreślić, że na ubiegłej sesji Rady Europy, która miała miejsce w październiku, jako szef polskiej delegacji do Rady Europy spotkałem się z sekretarz generalną Marią Pejczynowicz-Burić, której przekazałem raport o stratach wojennych. Również poinformowałem panią sekretarz generalną o wysłaniu noty dyplomatycznej. Otóż pani Maria Pejczynowicz-Burić, sekretarz generalna Rady Europy, ze zrozumieniem odniosła się do naszych słusznych postulatów i podkreśliła, że tego typu sprawy powinny być rozstrzygane w formule dialogu pomiędzy zainteresowanymi sprawami, stronami. W związku z powyższym, że ze strony Niemiec nie widzimy chęci dialogu, ja w dniu dzisiejszym zwracam się właśnie do sekretarz generalnej Rady Europy oraz Komitetu Ministrów Rady Europy z prośbą o stworzenie formuły do współpracy pomiędzy naszymi krajami. Myślę i głęboko wierzę, że Rada Europy jako organizacja, której celem jest przestrzeganie praw człowieka, demokracji, podstaw naszej europejskiej cywilizacji, ale przede wszystkim dbanie i przestrzeganie o to, żeby Europejska Konwencja Praw Człowieka w pełni była respektowana przez wszystkie kraje. Wnoszę o to, ażeby właśnie sekretarz generalna Rady Europy, ale także Komitet Ministrów Rady Europy, czyli wszystkich członków państw członkowskich Rady Europy, ażeby ta sprawa była przedmiotem analizy. Zwracamy się, ażeby została podjęta w tym obszarze współpraca, ażeby zostały stworzone odpowiednia platforma do dialogu pomiędzy Polską i Niemcami, skoro państwo niemieckie w formule dialogu bilateralnego tej kwestii nie chce z Polską omawiać ani jej rozstrzygnąć. Trzeba podkreślić, że Rada Europy jest organizacją zasłużoną w zakresie przestrzegania ochrony praw człowieka. Liczymy zatem na konstruktywne podejście tej organizacji, również sekretarz generalnej, do rozwiązania problematyki odszkodowań wojennych. Chcę podkreślić, drodzy państwo, co państwo oczywiście dobrze wiecie, ponieważ zaprezentowaliśmy raport o stratach wojennych, że straty demograficzne i materialne Polski do dnia dzisiejszego mają wielkie oddziaływanie na nasze życie. Otóż skradzione zarówno zasoby finansowe, bankowe, dzieła sztuki, ograbiona Polska
z dziedzictwa kulturowego, z zasobów gospodarczych. To wszystko do dnia dzisiejszego ma wielki wpływ na kondycję polskiej gospodarki, także na nasze życie. Również straty demograficzne, które Polska poniosła, do dzisiaj implikują i mają pewnego rodzaju echo demograficzne, które także ma dzisiaj oddziaływanie na polską demografię. Trzeba też, drodzy Państwo, podkreślić, że pomimo tak wielkich strat materialnych i ludzkich, do dnia dzisiejszego obywatele polscy nie mają drogi sądowej dochodzenia roszczeń, ponieważ te kwestie nie zostały uregulowane w relacjach bilateralnych. Nie ma żadnej umowy, która regulowałaby kwestie dochodzenia słusznych praw do odszkodowania przez obywateli, którzy utracili swoje zdrowie, też dla członków rodzin ofiar II wojny światowej, ale także dla osób i podmiotów poszkodowanych, które utraciły swój majątek, mienie podczas II wojny światowej. Nie ma żadnej drogi sądowej. Więc ta sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Ona narusza wszelkie standardy ochrony praw człowieka, narusza prawa do sądu, które powinien mieć każdy obywatel krajów Rady Europy. Więc to jest, myślę, wielkie wyzwanie dla tej organizacji, tej zasłużonej, szacownej demokracji, ażeby znaleźć odpowiednią formułę dialogu i współpracy, ażeby po pierwsze w pewien sposób zachęcić państwo niemieckie do podjęcia rozmów z Polską, a po drugie stworzyć prawne mechanizmy dochodzenia roszczeń, ponieważ tych mechanizmów do dnia dzisiejszego nie ma. Drodzy Państwo, chcę jeszcze podkreślić, że ta nasza dzisiejsza inicjatywa jest jednym z etapów prowadzonych działań na arenie międzynarodowej. Chcę przypomnieć Państwu, że po wysłaniu noty dyplomatycznej przez pana ministra Zbigniewa Raua 3 października my podjęliśmy szereg kolejnych działań. Rozesłaliśmy ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy oraz NATO. Informujemy naszych głównych sojuszników i partnerów o problematyce, jaka jest w relacjach polsko-niemieckich i tego, że sprawa odszkodowań wojennych nie została uregulowana między naszymi krajami, a Niemcy nie wyrażają woli na jej uregulowanie. W związku z powyższym sondujemy naszych partnerów, głównych partnerów, strategicznych partnerów co do ich stanowiska. I chcę Państwu powiedzieć i podkreślić, że te odpowiedzi, które otrzymujemy w MSZ-cie są obiecujące. Jest duże zrozumienie ze strony naszych sojuszników. Podkreślają nasi rozmówcy, że Polska poniosła ogromne straty podczas II wojny światowej, straty demograficzne, straty materialne. Do dzisiaj nie odzyskała odszkodowania i to jest, co jest istotne, że bardzo wielu naszych partnerów nie miało świadomości, że te kwestie nigdy nie były uregulowane w relacjach polsko-niemieckich, z uwagi przede wszystkim na układ geopolityczny świata, na żelazną kurtynę, która przedzieliła Europę Wschodnią i Zachodnią po 1945 roku. Chcę również podkreślić, że wystosowałem list do sekretarza generalnego UNESCO, w którym zaakcentowaliśmy, że Niemcy do dzisiaj nie rozliczyły się z zrabowanych dóbr kultury, dzieł sztuki. I chcę Państwu zakomunikować, że nasz ambasador przy UNESCO w dniu jutrzejszym spotka się z dyrektor generalną UNESCO. Ja również wystosowałem zaproszenie do pani dyrektor generalnej do odwiedzenia Polski, ponieważ chcemy, żeby ta sprawa była omówiona na najwyższym szczeblu w naszym państwie. Również spotkania, które odbyłem w tym obszarze w Niemczech, ale także z ambasadorami wielu krajów w ciągu ostatnich półtora miesiąca, chcę Państwu powiedzieć, że również ta problematyka była przedmiotem moich rozmów z naszymi partnerami europejskimi. Także, drodzy Państwo, konsekwentnie realizujemy tutaj naszą politykę dochodzenia naszych słusznych roszczeń na polu międzynarodowym. I chcę Państwu powiedzieć, że będziemy te działania podejmować konsekwentnie, systematycznie do czasu, kiedy Niemcy usiądą do stołu i rozpoczną z Polską otwarty dialog na temat odszkodowań, jakie powinni wypłacić Polsce, ale też zwrócić zrabowane dobra kultury, dzieła sztuki, ale także zasoby bankowe, które ukradli z Polski podczas wojny. Trzeba podkreślić, drodzy Państwo, że nasze słuszne roszczenia mają absolutnie uzasadnienie. Tym bardziej, że słyszymy, że dzisiaj minister spraw zagranicznych Niemiec oraz minister kultury udały się do Nigerii, ażeby zwrócić odlewy z brązu, który został ukradziony w czasach kolonialnych. Więc widzimy, że Niemcy mają tutaj jakąś dziwną percepcję dzielenia ofiar na te lepsze czy te gorsze. Jednym krajom zwracają skradzione rzeczy, innym nie chcą zwracać. No,
Drodzy Państwo, te kwestie muszą być wyjaśnione, dlatego uważamy, że umiędzynarodowienie sprawy pozwoli tutaj w sposób skuteczniejszy czy też skuteczny dochodzić naszych roszczeń. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o mój główny temat konferencji i w tym obszarze ewentualnie proszę o pytania. Po kolei zgłasza się pani i pan redaktor, więc pani pierwsza, potem pan redaktor. Dzień dobry, Agnieszka Jasik, Informacyjna Agencja Radiowa Polskiego Radia. Panie ministrze, wspomniał pan, że rozesłano ponad 50 not dyplomatycznych i są już obiecujące odpowiedzi. Czy może pan powiedzieć więcej, od kogo są te odpowiedzi, które wyrażają zrozumienie w tym temacie? Dziękuję. Drodzy Państwo, jesteśmy w trakcie podsumowania odpowiedzi na noty. Otóż nasi ambasadorowie odbyli spotkania na najwyższych możliwych szczeblach w poszczególnych krajach. Jeszcze jesteśmy w trakcie doręczania not. W dniu wczorajszym wiem, że została doręczona nota w Izraelu. Systematycznie nasi ambasadorowie te noty doręczają. I chcę podkreślić, że generalnie, powiedziałem, jeśli chodzi o 90% odpowiedzi, to są to reakcje pozytywne. Czyli jest duże zrozumienie jakby do działań Polski. W tym sensie, że dużo krajów wie o tym, że Polska poniosła gigantyczne straty, natomiast no nie ma wiedzy o tym, że Polska nie dostała nigdy odszkodowań. I nie ma też wiedzy, że Niemcy nigdy się nie rozliczyły z kwestii zwrotu zrabowanych w Polsce dzieł sztuki, dóbr kultury. Ja dzisiaj nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę ujawniać kuchni dyplomatycznej, natomiast no nawet są kraje, które zaproponowały tutaj pewnego rodzaju dobre usługi, współpracy, arbitraż, czy też nawet pewnego rodzaju pośrednictwo w dialogu. Są kraje, które również są zainteresowane współpracą, ponieważ II wojna światowa była wiele różnego rodzaju problemów, turbulencji, które z uwagi na dwubiegunowy podział świata nie zostały rozwiązane. Więc takich spraw jak Polska ma co najmniej kilka krajów europejskich, ale też są inne sprawy, które wynikały z faktu właśnie tego, że tych spraw nie można było uregulować po zakończeniu II wojny światowej. Także drodzy Państwo, na pewno dzisiaj Polska otwiera bardzo ważną dyskusję o charakterze międzynarodowym na temat praw człowieka, praworządności, przestrzegania podstawowych standardów prawa międzynarodowego. I dzisiaj, jeśli widzimy, słyszymy właśnie, że kraje Europy Zachodniej, Niemcy, Holandia przepraszają za kolonializm, to tym bardziej państwo niemieckie powinno przeprosić, ale też podjąć działania o charakterze ekonomicznym wobec Polski. TVN. Dzień dobry, Aureliusz Łojewski, Fakty TVN. Ja mam pytanie spoza tematu konferencji. Panie ministrze, KRS, którego jest pan członkiem, wydał miażdżącą opinię odnośnie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Pan nie głosował w tym głosowaniu. Chcielibyśmy zatem zapytać, czy popiera pan rozwiązania pana premiera, czy raczej stoi pan po stronie Zbigniewa Ziobry w tym sporze i co powinno się stać z tą ustawą? Panie rektorze, ja konsekwentnie stoję po stronie Polski. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest tutaj inicjatywie, o której pan dobrze wiedział, przyjeżdżając na konferencję. Również tutaj pan rzecznik informował państwa, że prosilibyśmy o pytania tylko w obszarze konferencji. Dlatego, że dotyczy ona jednej z najważniejszych spraw, jaką dzisiaj prowadzi polska dyplomacja. Także pan wybaczy, oczywiście możemy porozmawiać po zakończeniu konferencji. Natomiast dzisiaj chciałbym mówić o problematyce odszkodowań. Ale po konferencji spokojnie może pan zadać pytanie panu ministrowi. Pan redaktor Roch Kowalski. Dzień dobry panie ministrze, Roch Kowalski, RMF FM. Dwa pytania. Pierwsze, bym wspomniał o tej wizycie szefowej niemieckiej dyplomacji w Nigerii. Czy jest w MSZ-cie konkretny katalog dzieł sztuki, w ogóle dzieł cywilizacyjnych, polskich dzieł, które pozostają w zasobach niemieckich i na jakim etapie są te prace? To jest pierwsze pytanie. A drugie, pan we wrześniu, jeśli się nie mylę, mówił, że w ciągu roku może powstać raport dotyczący strat po stronie rosyjskiej. Czy z równą konsekwencją i systematycznością prowadzi pan działania, by stworzyć taki raport o reparacjach ze strony rosyjskiej? Na jakim to jest etapie? Czy zespół jest gotowy? Na jakim etapie po prostu są te prace? Panie rektorze, te prace prowadzi Instytut Strat Wojennych. Jak rozumiem, są na pewnym etapie wstępnym. Chodzi przede wszystkim o zebranie odpowiedniej ilości dokumentów, danych archiwalnych. Także o to już proszę pytać pana profesora Konrada Wnęka, który się tym zajmuje, ale chcę pana zapewnić, że prace koncepcyjne
są. Trzeba oczywiście stworzyć pewnego rodzaju szkielet, zarys. To jest wielkie zagadnienie i chcę pana zapewnić, że ta problematyka jest przedmiotem prac Instytutu Strat Wojennych. A jeśli pan by uszczegółowił to pierwsze pytanie? Znaczy, wspomniał pan, że są dzieła sztuki, tak? Które Niemcy oddają na przykład panie Nigerii. Redaktorze, pytam, czy jest katalog i ile w tym katalogu znajduje tak, się pozycji? Panie redaktorze, tą problematyką restytucji zajmuje się, jak pan wie, Ministerstwo Kultury. Nie tak dawno mieliśmy tutaj wspólną konferencję z panem premierem Glińskim. Jak wiemy, jest pewien ogólny katalog tych wszystkich dzieł sztuki, dóbr kultury, które państwo polskie udało się skatalogować. Jest tego ponad 50 tysięcy. Natomiast, drodzy państwo, musimy mieć pewną świadomość, że jest cała masa dóbr kultury, dzieł sztuki wywiezionych nie tylko z polskich muzeów, gdzie zaginęły inwentarze, po prostu zostały zniszczone czy też spalone, ale również dokonano wielkiego rabunku zasobów prywatnych. Z samej tylko Warszawy wyjechało ponad 50 tysięcy wagonów, gdzie po prostu Niemcy zabrali wszystko, od łyżeczek, porcelany, po drogocenne obrazy, biblioteki. I te dzisiaj zasoby są po prostu w Niemczech. Są w domach prywatnych, są w muzeach, są w archiwach, sejfach. I dlatego też nie tak dawno pan premier Piotr Gliński apelował o współpracę w tym zakresie z państwem niemieckim, z minister kultury Niemiec, ażeby podjąć nadzwyczajne środki właśnie w aspekcie wydobycia dóbr kultury, dzieł sztuki z Niemiec, bo one są po prostu wszędzie, tylko są pochowane w domach prywatnych, w muzeach, w różnego rodzaju domach aukcyjnych i państwo polskie nie ma o nich wiedzy. Więc jakby skala rabunku była gigantyczna, musimy mieć świadomość, że Niemcy po prostu zrabowali wszystko. I dzisiaj ten proces, oczywiście restytucyjny, on trwa. On będzie przebiegał, jest prowadzony w Ministerstwie Kultury i to Ministerstwo Kultury ma tu pełną wiedzę o tych poszczególnych procedurach i o dziełach, które są odzyskiwane. Ale taki proces, drodzy państwo, może trwać jeszcze 150 lat. Tak? Jeżeli mówimy tutaj, że nawet odzyskano kilkaset sztuk egzemplarzy, obrazów, rzeźb i tak dalej, to jeśli zestawimy to ze skalą co najmniej 500 tysięcy dzieł sztuki, no to, drodzy państwo, w taki sposób możemy kolejne 100 lat te dzieła sztuki odzyskiwać. Więc jest problemem też ustawodawstwo niemieckie. Jak państwo wiecie, Niemcy przyjęli ustawodawstwo gdzie po 30 latach można handlować na aukcjach skradzionymi dziełami sztuki. Jest to dla nas jakby niewyobrażalne, bo w polskim systemie prawnym nie można nabyć własności rzeczy, która została skradziona mimo upływu 30 lat. Więc państwo sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat w Niemczech jest takie ustawodawstwo, tak, że po 30 latach nabywa się własność skradzionego przedmiotu. Dochodzi do absolutnie kuriozalnych sytuacji, kiedy spadkobiercy, dzieci czy też wnukowie żołnierzy Wehrmachtu czy SS handlują skradzionymi z Polski rzeczami i spadkobiercy ofiar odkupują rzeczy na aukcjach czy na giełdach. No są to rzeczy, drodzy państwo, zupełnie kuriozalne, absurdalne i dzisiaj Niemcy absolutnie nie mają żadnego prawa, żeby Polskę w czymkolwiek pouczać, jeśli się nie rozliczą z rabunku i grabieży, które dokonały w latach 39-45. I o to, powiem jasno, będziemy konsekwentnie zabiegać na wszelkich możliwych forach międzynarodowych. Wrócę jeszcze do swojego pierwszego pytania, panie ministrze, bo zastanawiam się też, skąd jest taka koncentracja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych akurat na tym kierunku niemieckim. Kiedy będzie gotowy raport dotyczący reparacji od strony rosyjskiej i kiedy będzie możliwe wysłanie noty dyplomatycznej do Moskwy w sprawie reparacji ze strony rosyjskiej? Panie ministrze, ile pracował zespół nad raportem? Panie redaktorze, też ten zespół miał już swoje rezultaty wcześniej, tylko czekano na polityczny moment. Panie redaktorze, chcę podkreślić, że przygotowanie raportu nie jest prostą sprawą. To jest praca o charakterze interdyscyplinarnym. Jak pan pewno wie, jeśli pan zapoznał się z raportem, tam jest kilkanaście różnych rozdziałów ekspertów z absolutnie różnych dziedzin. Są to prace o charakterze historyków gospodarczych, są to prace ekonomistów, makroekonomistów, rzeczoznawców. Więc to nad raportem pracował zespół ponad 30 naukowców z różnych dziedzin. Więc to zebranie jakby takiej ilości ludzi, którzy równocześnie muszą mieć materiał roboczy. To jest jakby kluczowe zebranie danych archiwalnych, publikacji krajowych, międzynarodowych, zebranie danych statystycznych nie tylko z kraju, ale też z zagranicy. To wymaga czasu. Te prace są wstępnie prowadzone. Jeśli panie rektorze,
Jeśli chodzi o kwestię raportu, to ja dzisiaj nie chcę deklarować, kiedy on powstanie. Prace są prowadzone. Zrobimy wszystko, żeby pewna wstępna formuła powstała. Panie redaktorze, jeśli chodzi o koncentrację naszych działań w MSZ-cie, to przypomnę panu, że oprócz tego, że zostałem powołany przez pana premiera na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jestem również pełnomocnikiem rządu do spraw odszkodowania wojennych, więc stąd ta koncentracja tutaj działań na tym odcinku i chcę pana zapewnić, że nie zmarnujemy ani dnia, ani tygodnia, żeby tą sprawę doprowadzić do cywilizowanej formuły. Po kolei, panie redaktorze. Myślę, że jednak rola Niemiec w tej wojnie była nieporównywalna w porównaniu z innymi państwami. Jeszcze tutaj pani redaktor. Dzień dobry, Paulina Moroza, TVP Info. Chciałam dopytać, panie ministrze, o te wysłane noty. Czy oprócz tego pan może otrzymuje już jakieś bezpośrednie zaproszenia, żeby rozmawiać właśnie w tym temacie z tymi państwami, które już odpowiedziały, że no podzielają nasz problem i właśnie chciałyby ewentualnie spotkać się osobiście? Tak, pani redaktor, co najmniej kilka państw ma podobny problem jak Polska. Nie chciałem dzisiaj mówić o tych państwach głośno, żeby nie podjęto wobec tych państw jakichś działań mrożących, tak? Na przykład zablokuje się im środki z Unii Europejskiej albo jakieś inne działania się podejmie, bo tego nie możemy wykluczać, prawda? Więc moje wizyty będą w kolejnych miesiącach, w styczniu, w lutym, do różnych krajów, ale także myślę, że do krajów zainteresowanych tą problematyką, ale musimy mieć świadomość, w jakim świecie żyjemy. Polska jest w Unii Europejskiej, widzimy, że blokowane są do dzisiaj w Polsce środki unijne, więc myślę, że inne kraje też z tego wyciągają wnioski. Ale konsekwentnie będziemy podejmować współpracę. Ja też o tej problematyce informuję ambasadorów, z którymi się spotykam, tak żeby było pełne zrozumienie, akceptacja dla naszych działań, że to nie są działania konfrontacyjne, to nie są działania, których celem jest eskalacja tutaj naszych relacji z Berlinem, ale są to działania, których celem jest dochodzenie elementarnych zasad po prostu praworządności w Unii Europejskiej i w Europie. Drodzy państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra w roli pełnomocnika rządu i wiceministra? Jeżeli pan minister zechce udzielić...